Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam postać swego Ninjago, mistrza Chena, Master Chen, w angielski tytuł tej postaci. Zobaczcie, jakie ma oczy czerwone. Oj, chyba się nie wyspał. On musi naprawdę bardzo dużo grać w gry komputerowe i robić nocki na kompie, ponieważ patrzcie, jakie ma oczy. No i chyba też taki jest trochę zdenerwowany, bo pije za dużo kawy, żeby grać na komputerze. Oczywiście nie polecam picia kawy w dużych ilościach, jest niezdrowa. Szczególnie dla młodych osób to lepiej, żeby nie piły. Patrzcie, Master Chen, Mistrz Chen ma dość ciekawą broń. No i też wygląda dość ciekawy wężon, prawda? Wszędzie te wężonowe maskę ma wężonową. No wszystkie takie... Jego wygląd bardzo przypomina, czy związany jest w jakiś tam pośredni lub bezpośredni sposób z wężonami. Wiecie zapewne dlaczego, kto oglądał Lego Ninjago, to na pewno to wie. Patrzmy, jaka jest umiejętność mistrza Chena. Z tego co widzę, on tu może operować z ninjutsu. To jest dość ciekawe. Dość ciekawe, jeżeli chodzi o mistrza Chena. Nie spodziewałem się, ale cóż. Sprawdźmy, jak to wygląda. Możemy tu poniszczyć te przedmioty mistrzem Chenem. Wow, nieźle. Naprawdę bardzo fajnie wyglądają te postacie z Lego Ninjago gry, bo te starsze Lego gry miały to do siebie, że te postacie wyglądały tak nijako, a te są strasznie barwne. Musicie to przyznać. Napiszcie, co o tym myślicie w komentarzu. Wydaje mi się, że jednak jest to dość widoczne. Mili to ci generałowie nie są. Muszę się stąd zmywać. Co ja mogę? Jestem tylko internetowym wojownikiem. Gdzie ja tu mogę skoczyć? Co to chodzi? Ciekawe. Internetowy wojownik. Tu możemy wykonać zadanie. Ja go nie będę wykonywał, ponieważ jak dobrze... Patrzcie, ja tu mogę chyba tu zniszczyć. No właśnie. A weźmiemy sobie tu coś? Nie, bo tu możemy przejść po prostu dalej. W dalszej części. Jakby odblokowana zostanie. Aha, i tu jest... Tu jest, słuchajcie, przejście. Ja tutaj jakoś chciałbym się dostać. Ale nie mogę, jak widzicie. Jeszcze dotąd mogę wyjść i ciekawe czy... Aj, i tu zjeżdżam. Ciekawe. Jakbym się jakoś uparł. Patrzcie, no prawie tu wszedłem. Ej, bugujemy grę, zepsujemy grę. Co wy na to? Nie mogę tu zjechać, ale jestem pewien, że jestem w stanie tutaj doskoczyć. Jak się tam dostać? Oto jest pytanie. Obstawiam, że gdzieś tutaj mamy taką sposob... O, tam coś było? Myślę, że tak. Dobra, chodź tu, Chen. Próbujemy jakoś obadać ten... Gdzieś ty jest? Halo, Chen. Tam się jakoś można dostać, tylko jak? To nie wiem, ale na pewno zbadamy tę sprawę. I powiem wam szczerze, że Chen bardzo fajnie wygląda. Tutaj, tak jak wspomniałem, przypomina tego Chena, który był w serialu Lego Ninjago, który leci na Cartoon Network. Patrzcie! A jak to wygląda, to jest Garmadon, jego podobizna. Nie zauważyłem tego wcześniej. Ale nieźle. Można się dostać niby. Tutaj. Ale to dalej nie rozwiązuje kwestii, jak się dostać tam. To jest ciekawe. Może tutaj z tym domem coś trzeba zrobić. Ja tam chciałem się dostać przecież, ale nie poszedłem tam w końcu.
Możemy to spróbować jakoś ogarnąć. No, bo w sumie i tak Mili, mamy to ci pokaz generałowie postaci. Nie są. Muszę się stąd zbywać. Co ja mogę? Jestem tylko internetowym wojownikiem. O, internetowy wojownik. Jestem tylko internetowym wojownikiem. Patrzcie, jaki bambus tam zwisa z tego. Fajnie to wygląda. Jestem pewien, że tędy da się tu przejść. No właśnie. Tutaj jest to przejście. I tutaj będziemy mogli się przedostać pewnie do tej jamy. O, i tu też coś jest. Tu jest złoty klocek, ale no nie będę go rozpakowywał, tak jak mówię. Ponieważ, no, robimy sobie inny odcinek na 100%, ale już wiem, jak tam dojść. Po prostu trzeba wykorzystać tą tutaj, to tutaj przejście. I je się odblokowuje za klocki. Ja mam odpowiednią ilość złotych klocków i dlatego mogę tutaj przejść bez problemu. A jak wiecie, my tego nie robimy. Ja się nie mogę doczekać nowego sezonu LEGO Ninjago. On wyjdzie dopiero za rok, nowy sezon, 8. Znaczy w przyszłym roku, może nie za rok, ale w przyszłym roku. No i zapowiada się pasjonująco. Poza tym, bardzo ciekawym jest też faktem to, że w listopadzie będziemy mieli również premierę LEGO Marvel Super Heroes 2, więc to też będzie super opcja. Dla mnie naprawdę bomba. Mam nadzieję, że do tego czasu wyzdrowieję. Słuchajcie, tyle gier wychodzi w tym miesiącu, w październiku, że bardzo bym chciał je ponagrywać, tyle że no, nie czuję się najlepiej. Choroba mnie dopadła. Już rozwiązaliśmy te zagadki, pobiegaliśmy. Patrzcie, tu jest niebieski pieniążek, właśnie go zdobyłem. Nieźle. Wow, ale czemu nie było dźwięków? Patrzcie, tak jakby kury zagłuszyły to. Kury, nie uciekajcie przede mną. Patrzcie, jakie zamieszanie. Brakuje zamieszanie, brakuje im koguta zapewne tym kurom. Na pewno. Ale opowiedzcie mi, czy mieliście okazję spotkać Master Chena w odcinkach LEGO Ninjago? Jak wam się podoba ta postać? No, barwna jest na pewno. Chciał zdobyć wszystkie moce żywiołów i w sumie zdobył, nie? To mnie trochę nie pykło, bo dobro zawsze zwycięża. Pamiętajcie. Mam nadzieję, że też zostawicie łapkę w górę pod tym filmikiem. Patrzcie, tu też jest gdzieś na samej górze ten klocek. I on trzeba się gdzieś tu dostać. Tutaj, na samą górę. I obstawiam, że tutaj jakoś trzeba się dostać. No, będziemy tego szukać, miejsca, jak przedostać się na poziomy. Ale ten dźwięk jest strasznie dziwaczny, prawda? Wiem, że to jest wulkan, ale nie wydaje mi się, żeby w wulkanie były takie dźwięki. No w sumie nigdy nie byłem. Mogę się mylić, może wy wiecie coś na ten temat. Tę stronę ok, ale ja bym chciał zupełnie inną stronę podejść. Tam trzeba się jakoś dostać. Ciekawe. Dziwne dźwięki w ogóle ten Master Chen wydaje. Okej, jestem już dość wysoko. Ale to jeszcze nie jest to.
Wyjście obstawiam. To trzeba pewnie roztopić. Tak myślę. Dzięki temu się możemy tam dostać, prawda? I tu, i tutaj. No, tak mi się wydaje. No to odnaleźliśmy nasz sekrecik, rokiecik. To nie koniec naszych przygód, bo tutaj również możemy przejść. I tam do góry. No, cieszę się, że mogłem wam pokazać Master Chena. Dajcie znać, jaki kolejną postać pokazać. Do zobaczenia, miłego dnia wam życzę.